O, siemanko kochani, tak, to ja mogę zaczynać każdy dzień otoczone naturą, ale w ogóle wiecie co, to miejsce, w którym się zatrzymałyśmy z Imani, mamy tak wygodne łóżka, że to jest jakiś kosmos. Ja się w ogóle obudziłam i leżałam chyba przez godzinę. I tak sobie leżałam, nawet nie siedziałam na telefonie, nie sprawdzałam nic, po prostu sobie leżałam, bo było mi tak wygodnie. I całe szczęście Imani do mnie napisała i powiedziała, ja w ogóle uwielbiam to, że z nią podróżuję, bo ona jest taka mega ogarnięta, że jak czasami na przykład mnie dopadnie taki malutki leń, bo po prostu jest mi wygodniej gdzieś, to ona mówi, robimy to i to. No więc Imani powiedziała, dobra, idę wziąć prysznic i zbieramy się na wodospady. Słuchajcie, pojadę dzisiaj pierwszy raz na jawajskie wodospady. Generalnie to ja wczoraj brałam prysznic wieczorem, więc teraz już spakowałam wszystkie rzeczy i napisałam do niej, że dobra, to ja spakuję rzeczy, sobie trochę ponagrywam. Także daj znać, jak będziesz gotowa. Czuję duriana. Ktoś tnie duriana, co zresztą jest sens, bo teraz jest chyba sezon durianowy. Jak jechałam, to na trasie wszędzie na poboczach sprzedawali duriany i mamy takie małe palenisko. I w tym palenisku też widzę dużo skórek od durianów. Ale nie o tym chciałam Wam opowiedzieć. No to dziś się przenosimy z tego cudownego miejsca, dlatego stwierdziłam, że no muszę nagrać tutaj, żeby po prostu mieć ładne okoliczności przyrody. I przewozimy teraz rzeczy do kolejnego miejsca, w którym się zatrzymujemy. W ogóle dojeżdżają do nas dzisiaj dwie koleżanki. I też przepraszam, że nie nagrałam zakończenia. Chyba nie nagrałam zakończenia wczoraj. No po prostu się zaaferowałam, wiecie, tym, że Imani przyjechała, oglądaliśmy razem jakieś tam seriale jeszcze na komputerze, jak już się ściemniło i tak dalej. I po prostu padłam trochę. No, to także wybaczcie mi, wybaczcie mi. I właśnie dzisiaj koleżanki i dwie kolejne dojeżdżają, teraz są już w drodze z Bali. No i jedziemy do kolejnego miejsca, bo tutaj nie było wystarczająco dużo domków, żebyśmy wszystkie się mogły zatrzymać. Więc jedziemy teraz do kolejnego 20 minut stąd, zostawimy tam tylko rzeczy i jedziemy do jakiegoś wodospadu, który jest 20 minut stąd. No to taki jest plan ogólny. A potem to sobie posiedzimy razem ze znajomymi, może gdzieś do jakiegoś Warunga podjedziemy, do jakiejś restauracji. Właśnie fajnie będzie podjechać, wiecie, do jakiegoś takiego, no do zobaczyć tą jawę troszeczkę. Wiecie, wczoraj trochę sobie zrobiłam takiego road tripa, więc też sporo zauważyłam. Na pewno zauważyłam to, że bardzo mili ludzie, podobnie jak na Bali, że ludzie się do mnie uśmiechali. Jak na przykład zatrzymałam się na chwilę, żeby coś nagrać, to kilka osób przejeżdżało na skuterze, to powiedzieli mi cześć, cześć. No, to czasami tak też jest na Bali, gdzieś, gdzie wyjadę, wiecie, poza Changu. Także to jest w ogóle strasznie spoko, bo taka, mam takie wrażenie, że ten dystans międzyludzki jest po prostu tutaj zdecydowanie mniejszy. I to mi bardzo pasuje, a z drugiej strony mam ten też czas taki swój, tylko dla siebie po prostu. I tak teraz mi przyszło do głowy, że tak mówię, że takie to super, a potem ludzie mi wchodzą do domu bez pukania i otwierają sobie bramę. No widzicie, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale jednak ja uwielbiam to właśnie, że ludzie się uśmiechają do obcych nawzajem. Zresztą, kurczę, jak byłam, dajcie znać, jak jest teraz w Polsce, bo jak byłam ostatni raz w Polsce, ja przyjeżdżałam tylko w lato, to też ludzie się uśmiechali do siebie. Taki zupełnie inny klimat był. Ja nigdy nie lubiłam tego nastroju w zimę i sama się do tego pewnie przyłączałam, tylko tego, to mniej widać u samego siebie, takie mam wrażenie, ale pamiętam, jak ludzie byli tacy sfrustrowani, no bo ciemno, wiadomo, zimno, te wszystkie warstwy trzeba na siebie nakładać, także to zupełnie normalna sprawa. No więc takie pierwsze wrażenie bardzo fajne, ale no trzeba zobaczyć więcej tego. Jutro wchodzimy na wulkan, także to jest spoko sprawa, no bo właśnie czekamy, aż te koleżanki dojadą. I jeszcze chciałam Wam coś o czymś śmiesznym powiedzieć, coś śmiesznego Wam opowiedzieć. Słuchajcie, wczoraj sobie, jak już poszłam od Imani, bo ona się położyła trochę wcześniej spać, bo się nie najlepiej czuła, no to leżałam sobie na łóżku i mój tata zadzwonił. No i tak się pyta, a co ty, jeszcze nie śpisz? Przecież już jest 10. I ja mojemu tacie mówię, nie no, tato, jest 9. On mówi, nie no, 10 jest. I mi kliknęło, słuchajcie. Kliknęło mi, że mamy inną strefę czasową. I to jest w ogóle tak śmieszne, że ja wiedziałam o tym, że Jakarta ma inną strefę czasową. Ale wiecie, Jakarta jest w ogóle hen daleko. I jakoś w ogóle nad tym się nie zastanawiałam, bo no, Jakarta jest opór daleko od tego miejsca, gdzie ja teraz jestem, bo Java jest tak rozciągnięta, że po prostu odległości są bardzo duże. To nie jest jakieś kółko, wiecie, tylko jest taki długi pasek jakby. Więc te odległości zazwyczaj są bardzo duże pomiędzy miastami. I jakoś w ogóle się nad tym nie zastanowiłam. No a w sumie z punktu takiego organizacyjnego to ma sens, żeby cała wyspa miała tę samą strefę czasową, a nie żeby dzielić na wschodnią, zachodnią, chociaż tak też czasami się dzieje w niektórych przypadkach. No w każdym razie, kochani, podróżowałam w czasie i zaoszczędziłyśmy jedną godzinę. Czyli jak na przykład dzisiaj wyszłam sobie z mojego domku o 8 rano,
bo leżałam godzinę i miałam lenia, to nic takiego wielkiego się nie stało, no bo to była 8 rano, nie jest aż tak źle, ale na Bali też by była 9. Także pasuje mi bardzo ta zmiana czasu. Głupota straszna, że nawet, wiecie, o tym nie pomyślałam i właśnie wysłałam Imani wczoraj wiadomość, że ty wiesz w ogóle, że my mamy inną strefę czasową i wysłałam jej screena właśnie, że jaki jest teraz czas na Bali i jaki jest u mnie. I słuchajcie, śmieszna sprawa, dobrze, że to w ogóle ogarnęłyśmy i że do niej napisałam, bo Imani się automatycznie czas nie zsynchronizował, czyli ona miała cały czas walijski. Mi powiedziała, Boże, dzięki, że mi dałaś znać, mój telefon się w ogóle nie przestawił. No więc ja w ogóle też zaczęłam się śmiać i mówię Imani, kurde, myślałam wczoraj, że po prostu rozwaliłam system, że przyjechałam z domu tutaj w 5 godzin i że w ogóle jeszcze się zatrzymywałam po drodze, nagrywałam sobie filmy i tak dalej i że tak szybko to wszystko ogarnęłam. No to okazuje się, że to było 6 godzin. No, ale jeżeli ktoś na przykład nie nagrywa po drodze i też szybciej prowadzi, bo ja nie spieszę się nigdzie, ja sobie tak jadę, wiecie, między 40 km na godzinę, 45, coś takiego, ale na przykład mam znajomych, którzy naprawdę tak szarżują, więc oni to pewnie by się zmieścili w 5 godzinach. No, taki update'ik chciałam Wam dać i wracam do picia kawki. Cieszę się tak bardzo, od kiedy zaczęłam wozić ze sobą swoją kawę, to moje poranki są 1000 razy przyjemniejsze, bo mogę się rozkoszować kawką. No, to wracam do picia kawki i zapraszam Was na fajny dzień, gdzie będziemy robić dużo ciekawych rzeczy, ale co dokładnie, to jeszcze nie wiem. Wiem, że zaraz będziemy się zbierać na wodospad. Pierwszy wodospad jawański, kochani. No dobrze, jesteśmy gotowe, żeby się wymeldować, ale zanim się wymeldujemy, chciałam pokazać Wam coś pięknego. Właśnie znalazłam jeden z najpiękniejszych widoków kiedykolwiek. Zobaczcie sami. Cześć, maluszku. Przeszkodziłam w toaletce. Spójrzcie tylko na to. Wow. Jestem już spakowana, włożyłam rzeczy do skutera. Czekajcie, przejrzę jeszcze raz tutaj. Czy nic nie zostawiłam na pewno w pokoju, ale chyba nic nie zostawiłam. Dobra, wszystko jest zabrane. Pożegnałyśmy się z właścicielem już tego miejsca. Zgaszę światło, żeby mu prąd tutaj nie leciał do góry. Pożegnałyśmy się z właścicielem tego miejsca i nauczyłyśmy się nowego słówka. Mianowicie to słowo to matur nuun. Na Dżawie Wschodniej tak się mówi w języku lokalnym dziękuję. A ja uważam, że dziękuję to jest jedno z najbardziej potrzebnych słów, jakich warto się uczyć. Po indonezyjsku mówi się makasi albo terima kasih, to jest taka pełna forma, tutaj matur nuun. Po balijsku jest matur suksema. To taka ciekawostka językowa. Jedziemy teraz do nowego miejsca i zwiedzamy. Czas odkryć trochę wyspę. Babe, are you ready to discover the island? Yeah, let's do it. Let's do it. Przyjechaliśmy właśnie do kolejnej miejscówki, w której zatrzymamy się na dwie noce, więc tak na szybko Wam tylko pokażę, jak to wygląda. I mamy tutaj wynajęte 3 domki, z tego co mi się wydaje. Zostawiłyśmy rzeczy na recepcji, bo nie możemy jeszcze niestety się zameldować, bo jest za wcześnie. Zazwyczaj idą na rękę we wszystkich miejscach na Bali, ale tutaj nam nie poszli na rękę, pomimo tego, że są wszystkie domki wolne, to nie pozwolili nam wejść wcześniej. No to taki szybki update i jedziemy na przygodę. A ja w ogóle mam też, pokażę Wam w ogóle jak ja jeżdżę, bo ja mam teraz taki, widzicie, jestem tak rozgogolona trochę, ale nie jeżdżę tak, tylko mam na sobie taką narzutkę, właśnie zaraz ją założę, żeby nie rzucać się aż za bardzo w oczy. Ale powiem Wam, że i tak się rzucamy trochę w oczy, bo tu nie ma zbyt dużo turystów, więc zagadują nas, ale bardzo sympatycznie. I teraz w ogóle pan zagadał Imani i powiedział, że o, brzmisz jakbyś była z Wielkiej Brytanii, że masz akcent brytyjski. W ogóle nie ma, ale przyjeżdża jedna koleżanka, która ma taki ultra mocny akcent brytyjski, także powiedzieli, że się jarają, że sobie będą słuchać. Także tyle mam do powiedzenia i siemano. Siemano, dotarłam. Dotarłyśmy na wodospad, znaczy jeszcze idziemy.
Ale chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz tak naprawdę miałam okazję płacić za coś, więc mogę Wam opowiedzieć troszeczkę o pierwszych takich moich przemyśleniach a propos cen, jakie tutaj są. Więc póki co, no to jest taniożka. Za parking zapłaciłyśmy, to jest w ogóle niesamowite, 1000 tylko za parking, a na Bali zazwyczaj się płaci 5000, czasami nawet więcej, w zależności od tego miejsca, gdzie parkujecie. No i za wodospady ja zazwyczaj na Bali płacę tak pomiędzy 30-40 tysięcy za wstęp, a tutaj 5000 za osobę, więc w ogóle, wiecie, taniożka. I teraz schodzimy sobie z góry na pazury. Zejście jest bardzo łatwe, więc nic skomplikowanego i już słychać wodospad. Także cieszę się bardzo, jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. W ogóle trasa tutaj była niesamowita, dlatego że po prostu wszędzie zielone pola. Cudownie było i Mani mi właśnie teraz tańczy tutaj. To pewnie możecie zobaczyć. No, to widzimy się na dole i pokażę Wam, jak tutaj jest ładnie. Mogę się z Wami podzielić pierwszymi przemyśleniami na temat wodospadu na Dżawie. Słuchajcie, w ogóle niesamowity jest ten wodospad. Jak przyszłyśmy tutaj od razu na samym początku z Imani, to było puściutko. Byłyśmy my i chyba trzy inne dziewczyny jakieś z Dżawy. Teraz trochę więcej ludzi się tutaj zebrało i wydaje mi się, że niektóre dzieciaki chyba pokończyły szkołę, bo widziałam ludzi w tych szkolnych takich uniformach. Sorry, nagrywałam przed chwilą po angielsku, jeszcze mi siedzą niektóre słowa w tych szkolnych mundurkach takich. No, ale my zdążyłyśmy, my w ogóle sobie weszłyśmy do wody, porobiłyśmy jakieś zdjęcia i tak dalej. Mam takie piękne nagrania, że oh my god. A gdyby ten wodospad był na Bali, to tutaj by były kolejki do tego, żeby wejść, do tego, żeby zrobić sobie zdjęcie. Co jakby jest też normalne na Bali. Ja się przyzwyczaiłam do tego i wiecie, nie będę narzekać na to, że mieszkam w miejscu, do którego przyjeżdża dużo turystów i będę narzekać na to, że są turyści. Natomiast fajne jest to, że mogę tutaj po prostu troszeczkę inaczej zobaczyć, co się dzieje. Natomiast słuchajcie, kochani, krew się polała. Krew się polała dlatego, że przewróciłam się, robiłam zdjęcia i Mani chciała mi coś pokazać. No i się poślizgnęłam, ale miałam dużo szczęścia. W ogóle jeszcze upuściłam telefon do wody i Mani go uratowała. Całe szczęście wszystko działa, wszystko jest w porządku. Ale miałam dużo szczęścia, dlatego że jak upadłam, to się zatrzymałam. Jakby walnęłam i tyle, a nie zjechałam w dół, więc się nie pocięłam jeszcze bardziej. Trochę mi leci krew z ręki i z kolana, ale mogło być o wiele gorzej. No, więc pięknie tutaj jest i strasznie mi się podoba, ale zaczynam się robić głodna, więc przyjechały w ogóle dwie kolejne koleżanki i jedziemy teraz poszukać jakiegoś fajnego warunga, żeby coś zjeść, bo umieram z głodu. Słuchajcie, jesteśmy teraz w restauracji, którą znalazła Imani. Właśnie tutaj zamówienie pani od nas zbiera. A ja chciałam Wam pokazać, w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Tutaj są dyskusje o tym, co zamówić. Zobaczcie. Ogólnie tu zdecydowałyśmy się na to miejsce, właśnie Imani znalazła, bo ja przycisnęłam i powiedziałam, dobra, ja mogę zjeść gdziekolwiek, nie musi być żadne fancy miejsce, ale chcę mieć widok. Także widok mamy. No pokażę Wam jeszcze szybko, jak wygląda pierwsza restauracja moja na Dżawie. Pierwsza restauracja, którą odwiedzam, tutaj jest Garuda, czyli symbol Indonezji. Trochę tak, na bogato jest, co nie? A to moi znajomi, moje znajome. I takie widoki. Pięknie. It does look good. I'm so hungry. We were hoping that was ours. Yes, our food is coming. Dostałam pierwsze danie, zamówiłam trochę więcej dzisiaj jedzenia. I to jest danie, które nazywa się tahu telor, czyli tahu to jest tofu, a telor to jest jajko. No i mam tutaj, ojeju, czego ja tutaj nie mam, kochani, strasznie dużo tofu, a oprócz tego widzicie to, to jest ryż zbity w takie kawałeczki i wszystko jest sosem pikantnym, orzechowym. Przepyszne jedzenie, ale wszyscy jesteśmy tak głodni, w zasadzie głodne, bo same dziewczyny, że jeszcze drugie danie do nas przyjdzie, także nie mogę się doczekać. Przepyszne jedzenie.
grocery store. Guys, this is my first grocery store in Java. Yay! Looks the same like in the ones in Bali. Ale dzisiaj się najeździliśmy, słuchajcie, najeździłyśmy. Kurczę, tyle kilometrów wyjeździłam, aż żałuję teraz, że nie liczyłam, ile tutaj jeździmy. Ale w ogóle, słuchajcie, trzeba było zrobić zakupy na jutro, więc mam dużo orzeszków, mam jakieś migdały, mam takie batoniki orzechowe, mam banany i kupiłyśmy jeszcze sobie tam chyba po dwa piwa takie małe. I słuchajcie, nie jest łatwo wcale znaleźć alkohol. No, jest to wyspa muzułmańska, to jakby wiecie o tym. I w większości sklepów tutaj nie mieli. Gdzieś tam mieli, ale na przykład tylko jedno, więc jeździliśmy gdzieś jeszcze dalej i tak dalej. No i skończyło się na tym, że bardzo dużo się najeździłyśmy, ale to w sumie nawet fajnie. Ja się cieszę, dlatego że przynajmniej, wiecie, mogę zobaczyć trochę więcej wyspy. No to jest bardzo fajna sprawa. No, a my już dzisiaj zrobiłyśmy zakupy, dlatego że, słuchajcie, jest taki plan, że o 2:30 wyjeżdżamy stąd, bo chcemy złapać wschód słońca. No, więc widoki będą, mam nadzieję, zapierające dech w piersiach. Słyszałam, że wejście kosztuje 100 tysięcy, ale jeszcze Wam dam znać. Czekajcie, odłożę tutaj kilka rzeczy do lodówki. Excuse me, is it possible to put it to the fridge? Oh, Terry, makasi. I chyba w ogóle nie jesteśmy zbyt daleko od tej góry Ijen. Znaczy na pewno nie jesteśmy aż tak daleko, bo widać ją stąd. A w tamtą stronę jak się spojrzy, to Wam teraz tego na pewno nie dam rady pokazać nawet, ale widać to tutaj. Myślę, że mogę się z Wami podzielić takimi pierwszymi przemyśleniami na temat tej wyspy. I przede wszystkim bardzo, bardzo mili ludzie tutaj są. Can you see the volcano, babe? Imani, did you see the volcano? Oh, wow! Yeah! It's so stunning. Pierwsze moje przemyślenia na temat wyspy są takie, że ludzie, których spotkałam do tej pory, są niesamowicie mili. Naprawdę. W ogóle trochę się tak czuję, jakbym była na Bali, tylko inna religia, meczety wszędzie, słychać modlitwy też. No i dziewczyny mają, bardzo dużo dziewczyn ma hijaby, ale też nie wszystkie. Więc to jest ta zasadnicza różnica, a poza tym, no nie ma turystów zbyt dużo. Ja jeszcze nie widziałam żadnych białych ludzi. Widziałam dzisiaj tory kolejowe, więc bardzo bym chciała jeszcze raz przyjechać na Dżawę i tym razem może objechać wyspę pociągiem po prostu. Nie widziałam pociągów od 3 lat, więc możecie się domyślić, jak bardzo się jarałam tym wszystkim. I fajnie, że jestem w takim miejscu mniej turystycznym. Bardzo mi się to podoba. A wiecie co, jak jesteśmy już, to chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda mój domek, w którym się zatrzymałam. Tak wygląda z zewnątrz. I tych domków jest tutaj koło 10. Tam się zatrzymała Imani po drugiej stronie. I wchodzimy. Podoba mi się ten pokój. Jest w takim zupełnie innym stylu niż wszystkie pokoje, w których się zatrzymywałam. I jest zrobiony z takiej czerwonej cegły. W ogóle jeszcze nie byłam w łazience, więc będę z Wami odkrywać. Pierwszy raz wchodzimy do łazienki. Tutaj jest taka szafa, możecie zobaczyć, są ręczniki. Pięknie pachnie tutaj, jest tak czyściutko. Dobra wiadomość jest taka, że mam czajnik, mam wodę, więc będę mogła sobie zrobić kawkę. I przed wejściem do łazienki jest umywalka. To nie zawsze tak wygląda, ale często takie sytuacje są, że właśnie przed wejściem jest to umywalka. I chwila prawdy. Bardzo ładna łazienka. Spoczko. Także ja jestem bardzo zadowolona. Ale dziwnie łóżko zaskrzypiało, aż myślałam przez chwilę, że je złamałam czy coś. Jeszcze by było, jakbym rozwaliła łóżko, co? Wyszłam na zewnątrz, to Wam pokażę, jak wygląda ten ośrodek. To jest mój domek. Tutaj mamy takie miejsce z krzesłami, gdzie można sobie trochę usiąść. Gdzie można sobie trochę pochillować. I tutaj jest więcej domków. Szkoda tylko, że wszystko jest wybetonowane, no ale taki mają styl. A tutaj zobaczcie, jaka fajna miejscówka. Trochę mi się kojarzy z jakimś takim małpim gajem na placyku zabaw, wiecie, gdzie można się wspinać, skakać i tak dalej. Tam są stoły, jakieś krzesła i tego typu rzeczy. A tutaj z boku mamy mini boisko do gry w koszykówkę z palmą z tyłu. Także całkiem fajna sprawa, co? Podoba mi się tutaj, nie jest najgorzej naprawdę. Tutaj mamy taki mały bar, można coś do jedzenia wziąć, do picia, jakiś koktajl, ale mają też kawę. Mają tutaj ekspres do kawy, także w ogóle super sprawa. No to jest odkrycie. Powiem Emmie, bo ona też jest kawoszką.
To co, może wyjdziemy na dwór, to wam pokażę, jak wygląda ulica. Jeżeli byście byli ciekawi. Domki, z tego co widziałam, to większość domków jest bardzo mała. No przynajmniej w tej okolicy, w której my jesteśmy. Możecie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda. My przyjechałyśmy stamtąd i tam była taka piękna droga. Dzisiaj już tam nie pójdę, ale może jutro po tym wulkanie się przejdę, bo chciałabym sobie tam zdjęcia zrobić. Jak las po prostu palm. I zobaczcie, widzicie, malusieńkie te domki tutaj są, ale jest dużo kolorowych w ogóle. I tutaj mamy jakiś taki mały sklep z rzeczami takiej, wiecie, z potrzebnymi, Boże, pierwszej potrzeby, z rzeczami pierwszej potrzeby jakby. I tam tak naprawdę ta okolica się kończy i tam dalej jest już las. Takie porozbijane są strasznie te osiedla, bym powiedziała. Bardzo spokojna okolica. We just got masks for tomorrow. Oh my gosh. I think we should try them. No, I actually feel that we're gonna hike up a volcano. Let's put it on. Hello. Is it comfortable, guys? Medium. Do you want the truth? Hey. Yeah, Adrian. Adrian. Wczoraj nie nagrałam takiego spontanicznego zakończenia odcinka, więc dzisiaj stwierdziłam, że no już kurczę nie mogę olewać, pomimo tego, że chce mi się spać. Słuchajcie, w ogóle miałam dzisiaj cudowny dzień. Naprawdę już dawno nie miałam tak dobrego dnia jak dzisiaj. Po pierwsze to mogliście zobaczyć, że piękne wodospady, pojechałyśmy później do super restauracji, a na koniec jeszcze siedziałyśmy z koleżankami na takim jakby domku na drzewie i miałyśmy takie rozmowy, że no ja po prostu tak właśnie doceniam moich znajomych przez to, że możemy otwarcie rozmawiać o jakichś takich głębszych tematach, możemy też się pośmiać i wiecie, pogadać na luźne, ale to są zawsze takie rozmowy, po których ja jakby jak kończąc rozmowę mam wrażenie, że strasznie dużo się nauczyłam. Więc bardzo mnie to cieszy. Grałyśmy w ogóle w grę, która nazywa się iConnect. I ta gra jest stworzona przez dziewczynę, która mieszka na Bali. Więc nie mam pojęcia, czy ona jest sprzedawana też za granicę, czy nie. Ale strasznie się cieszę, że jakby w nią grałyśmy, bo to jest gra, dzięki której możecie kogoś poznać lepiej. I to jest gra, podczas której trzeba odpowiadać na takie bardziej głębokie tematy, więc to jest też w ogóle super sprawa. No i teraz jest godzina 10 już, więc kładę się spać. Jest 10 już? Która to jest godzina? No, za 10:10 i mam taki plan, żeby wstać o 1:45 i o 2:30 będziemy stąd wyjeżdżać. Mamy już ogarnięte maski i mamy latarki. Niestety koleś, który nam to wszystko ogarniał, nie ogarnął nam latarek takich na czoło. To jest bardzo duży minus, dlatego że ja będę szła z kamerą. Więc po prostu wolałabym mieć tą latarkę przyczepioną do czoła, ale dobra, powiedziałam, że postaram się jakoś, nie wiem, przyczepić tą latarkę do mojej głowy. Nie wiem za bardzo, jaki mam plan w tym temacie, ale obczajmy to jutro. Wstaję za jakieś 3-4 godziny, także będę się z wami żegnać. No, za 4 godziny wstaję, także żegnam się z wami, kochani. I widzimy się jutro podczas hajku. I nie mogę się doczekać. Podzielę się jutro z wami wszystkimi informacjami dotyczącymi tego miejsca, do którego się wybieramy. Już sobie zrobiłam mały research, ale o tym więcej opowiem wam o tym jutro. I wielkie dzięki, że byliście dzisiaj ze mną w takim trochę luźnym, takim trochę źle zorganizowanym, nie źle zorganizowanym, w takim zdezorganizowanym dniu może powiedzmy. Dlatego, że nic wielkiego się dzisiaj nie działo. Dzisiejszy dzień był oparty po prostu na rozmowach. A to jest coś, czego ja no, nie będę na pewno nagrywać, ale dużo jazdy na skuterze, dużo interakcji, które miałam z ludźmi tutaj, jakby lokalnymi z wyspy. Mogę podsumować dzisiejszy dzień jako po prostu taki zbiór dobrych doświadczeń. I kochani, widzimy się jutro. To jest chyba wszystko, co chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Życzę wam miłego dnia, buziaczki i bye bye!